dzisiaj 28 kwietnia. Jesteśmy na polu Krzysztofa, na polu, gdzie sialiśmy polewka 11 kwietnia. Co, 17 dni od siewu i mamy 5 cm. Od ziarniaka około 5 cm. Pięknie szpilkuje, ładnie tu widzimy. Proszę zobaczyć, że ładne wschody, idealne. Ja wyglądałem jeden z lepszych moich roślin na poletkach na dzień 3 czerwca. Zobaczcie, tak to wygląda, a może możemy przebrnąć. Czyli spanie. 1, 2, 3, 4, 7 potężny liść. Zobaczymy sobie pokrycie tym blackjackiem. Tam czy kamera to pokaże. Bardzo fajne, równe. Nic nam nie spływa z liścia. Nic nie ucieka. Zobaczymy teraz, jakie to nam to przyniesie w przyszłości. Za tydzień zabieg powtórzymy jeszcze raz. Pewnie wam pokażę. Tu kwasik już się zdycha po 4 dniach. Palu mi się. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, jak zwykle, Krzychu, w kolejnym vlogu 3 czerwca roku pańskiego 2020. Wiele osób prosiło mnie o film z poletek, żeby zobaczyć, jak ta kukurydza rośnie, i właśnie dzisiaj taki film, słuchajcie, powstanie. Będzie to jakby, chcę wam pokazać dwuetapowo, jak to wygląda. Pryskam kukurydzę, pryskam poletka. Wcześniej już zaczynałem pryskać kukurydzę, którą mam, bo jest jej sporo. To jakby będzie w pierwszej części filmu, w drugiej części filmu na pole, chociaż już po wieczór przyjedzie Tomek. Pokaże nam, co w poletkach dobrego, jak to u mnie na ten moment wygląda. Pryskamy sobie Elumisem. To jest bezotrion i nikosulfuron. Substancje, które dobrze znacie. Dlatego pryskamy Elumisem, gdyż jest to środek, który daje nam, w przypadku moim akurat na przykład, daje nam, słuchajcie, pewną wygodę i jakby dla mnie, czy dla was, wygodę, dlatego że możemy go stosować od 2 aż do 8 liścia. Ja go stosowałem w którymś roku, gdy kukurydza, słuchajcie, była takiej wielkości, już takiej, i się nic nie stało. W przypadku, zwłaszcza gdy są to gdzieś, słuchajcie, gospodarstwa mleczne, bo wtedy siejesz kukurydzę, nie, oczywiście nie zawsze, bo niektórzy sieją tylko na ziarno, ale jeżeli masz krowy, to w czasie tej pryskania kukurydzy przypadają na przykład zbiory siano-kiszonki, lucerny. Nie zawsze masz czas jakby opryskać tą kukurydzę. I przy tym środku ja nie muszę się obawiać, kiedy ja to zrobię. Dlatego, bo masz możliwość do 8 liścia to popryskać. Wiadomo, że ten rok jest, słuchajcie, specyficzny. Dlaczego on jest specyficzny? Dlatego, bo był cały czas chłodny. To był najzimniejszy maj od 30 kilku lat. Kukurydza stała jakby w miejscu, a chwasty szybko rosły. U mnie na przykład między innymi też dlatego, że po rozsianiu nawozów tylko raz agregatem zrobiłem, później 60 dni bez opadów deszczu. Nie chciałem później robić drugiej uprawki agregatem z tego względu, żeby już tej ziemi nie wysuszać. Nie wiedziałem dalej, co będzie. Więc chwasty już miały sporą przewagę, słuchajcie, nad kukurydzą, która została zasiana później i jakby na starcie już przegrywała z tymi chwastami. Dlatego też właśnie Elumis, bo jest przede wszystkim bardzo łagodny dla kukurydzy. Czyli gdzieś tam wyczytałem i widziałem, też wyciągając korzenie swojej kukurydzy, jak część miałem popryskaną Elumisem, a część na przykład dawniej stosowałem nikosulfuron w czystej postaci, plus załóżmy jakiś mocarz, czyli MCPA. Wpływa to negatywnie i hamuje nam MCPA kukurydzę, jej system korzeniowy. Ona musi ileś dni później odpocząć od tego MCPA, a do tego problemu właśnie nie mamy, nie? I też właśnie, tak jak wam wspomniałem,
że dla mnie wygoda. Ja sobie ileś hektarów sianokiszonki zetnę, ona podsycha, ja w tym czasie w opryskiwacz ileś hektarów kukurydzy zrobię. Jest to dla mnie wygodne. Ja stosuję go, słuchajcie, w dawce 1,5 litra na hektar, to jest ta najwyższa dawka, gdzie zwłaszcza nam, znaczy zabija nam cały komplet kwastu, włącznie z perzem, praktycznie z ostrożniem, czyli z ostem, z rdestami. Ja później, w dalszej części vloga, którą dogram, być może jutro, pójdę sobie na pole, słuchajcie, gdzie opryskałem kilka dni wcześniej i pokażę wam kwasty głęboko korzeniące się, takie jak bielica, które już od niego dostały w kość i praktycznie zdechły. Bo przy zbieraniu siano kiszonki widziałem, jak to wygląda. Także będzie fajnie. Myślę, że Tomek jak podjedzie, obejrzymy się szybciutko kolekcja odmiana, która idzie. Teraz kilka dni ciepła, troszkę to fajnie właśnie ruszyło. I dentysta. Zobaczcie, tutaj część już udało mi się zrobić kilka dni temu, jak widać. Może wam później pokażę oset. Zaraz zejdę z traktora, rozłożę opryskiwacz, to wam pokażę, co się robi z ostem. A to jest, nie wiem, naprawdę robione dosłownie 3-4 dni temu, nie wiem kiedy to było, w poniedziałek. Zobaczcie, gdzie tu sięgło oset. To widzicie, zobaczcie, czarny się robi, robi się żółty po wierzchu. Mszyca nawet go nie oszczędza. Biedronka sobie tutaj atakuje mszycę. Pożyteczna istoto. Jedz sobie, jedz. Zobaczcie, ile na tym oście jest mszycy. O litości. W każdym razie, zobaczcie, żółta rozeta takiego dużego ostu, pokrzywy, gdzieś z boku sięgłem, to samo. Tu sięgłem pokrzywę. Kilka dni temu, zobaczcie, już brzegi są popalone. Wszystko ok. Podniesiemy się troszeczkę wyżej. Mam nadzieję, że każdy będzie zwracał uwagę na datę. 3 czerwca, bo kiedyś jak pryskałem, Kacper wrzucił filmik później, to ktoś powiedział: ojej, jaka słaba kukurydza u ciebie, u mnie jest 2 razy większa. Dobra, ale film wyszedł późno i było to naprawdę wtedy różnica w czasie, więc mam nadzieję, że podkreślam jeszcze raz, 3 czerwiec, chwilkę z tym filmem na pewno wejdzie, więc zobaczcie, no tak naprawdę są to pojedyncze duże kwasty, raczej może nawet nie aż tyle kwasty, bo tam gdzieś tylko rumian się pojawiał większy, natomiast to jest właśnie ta rzepa, tak fajnie dużo mi urosła jako poplon, że słuchajcie, przeorałem ją, gdzieś tam wyschowała minimalnie, agregat, że płytko było robione, nie chciałem niszczyć, nie niszczyć, tylko niszczyć, filtocić ziemi, o tak, dobrze. Robiłem płyciutko i ta rzodkiem nam pozostawała, ale to mówię, na palcach, gdzieś tam na całym polu, to prawie policzył. Chociaż widzę, że jest wrażliwa, bo tam kilka dni wcześniej, tak jak wspomniałem, na dalszej części pola obrysk, jak z Tomkiem będziemy chodzić, zobaczycie, że już ją też skręca, bo może jest to tylko kilka dni. Więc może i też padnie. W tym polu, z tego co widzę, dziki na szczęście się nie wsociły. Oczywiście ja tylko mówię, czym pryskam. Nikt też z drugiej strony nie zarzuca mi, że namawiam za mocno kogoś, czy coś w tym stylu. Ja to stosuję, a co wy zastosujecie, to jest wasza sprawa. Ja tylko mówię o tym, że daje to mi ten komfort właśnie, słuchajcie, w terminach oprysku. To jest właśnie, że aż do 8 liścia, podkreślam. Druga sprawa to ta łagodność dla kukurydzy.
że ona, jeśli jest tak zmęczona po tej zimnej wiośnie, dodatkowo nie będę ją męczył, a też odczekiwałem, to faktycznie ostatnie zabiegi po kolei to robiłem, bo jak ona była w stresie takim od tego zimna, to nie chciało mi się po prostu jej męczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj słuchajcie, Chester, którego serdecznie pozdrawiam, cześć Chester, przysłał mi zdjęcia kukurydzy z okolic, słuchajcie, się zagadam, nie poliżyć, z okolic Przemyśla, gdzie macie dobrą ziemię, naprawdę super, szacun dla was, ale mieliście dużo chłodów też, pomimo że macie wodę i ta kukurydza na zdjęciach wygląda dużo, dużo słabiej jak u mnie. Życzę wam powodzenia, oczywiście, dużo słoneczka, żeby wam ta kukurydza urosła jak najlepiej. Liczymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Tu sobie zamkniemy, żeby nie startować podwójnie jakby. Słuchajcie, jesteśmy w następnej części vloga, co skończyłem tam na pluskaniu. Już jest z nami mój serdeczny kolega, który nam powie wam zawsze dużo o kukurydzy. Przedstawiać nie muszę, przecież znacie dokładnie. Tomek, jak wygląda u mnie ta kukurydza, powiedz. No faktycznie, mamy dzisiaj 4 czerwca. Ja może z drugiej strony, podobno tu słońce. Tam słońce świeci. Barzyno, pryskiwasz. Tu kukurydza na tym polu naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jest w fazie w tej chwili, zaraz zresztą policzymy, bodajże chyba 7 liści. Widać, że akurat tu w tej części tego pola przymrozki, które były, bo tutaj też były, nie zaszkodziły tak tej kukurydzy. Tutaj też mamy zadrzewienia, więc ona miała dużo, dużo cieplej. I wygląda naprawdę, no, bardzo ładnie. Chodziłem tutaj wcześniej po polach, zanim Krzysztof skończył pryskanie. Też nie widać żerowania szkodników, więc to też jest duży plus. A teraz czego ona potrzebuje? Przede wszystkim ciepła. Jeżeli będzie ciepło, ma jeszcze teraz w weekend coś popadać, będzie ciepło. Czyli monotlenku diwodoru? Tak jest. Będzie ciepło i będzie woda, to ta kukurydza w tej chwili tak naprawdę zacznie bardzo szybko rosnąć. No i ciekawy jestem, czy na tego 21 czerwca, na tą noc świętojańską, gdzie jest najdłuższy dzień w stosunku do nocy, będzie zakryje międzyrzędzia, bo wiele plantacji jest w fazie 5-6 liścia, ale ma bardzo krótkie międzywęźla, czyli odcinki pomiędzy liśćmi. Niestety są niziutkie, ale spowodowane jest to, że jest, no, zimno. Noce są bardzo zimne, jest duża różnica temperatur pomiędzy dniem a nocą i przez to też ta kukurydza niestety nie rośnie, bo maj jako w maj ogólnie tej wody już trochę spadło, więc ten maj, te deszcze, które były w maju, tak naprawdę uratowały plantację nie tylko kukurydzy, ale także innych upraw. Tylko teraz jest tak naprawdę jeszcze potrzeba, no, temperatury, potrzeba ciepła. Mamy tak naprawdę... Według moich wyliczeń, przeszkadzam, no, Tomek, że ci wchodzę w zdanie, wcześniej 60 jest w ogóle zero opadu, natomiast w maju to prawie dało w sumie, suma wszystkich opadów, to będzie tak w tym okolicach u nas pod 70 litrów nawet. No to już jest fajny zastrzyk wody, więc tym roślinom naprawdę to bardzo mocno pomogło. Zwłaszcza widać to po zbożach, gdzie te zboża przez wcześniejszy okres stały, były jasne, gdzie w maju przyszła ta woda, tak naprawdę dopiero zaczęły wykorzystywać ten azot wcześniej podawany tak dobitnie dobrze i zaczęły zmieniać swój kolor, więc no te rośliny niestety w tej chwili potrzebują bardzo duże tej ilości tej wody, więc no teraz może padać i jeszcze raz padać. Ja obserwuję teraz... Tomku, przepraszam, że tak co wchodzę ci w zdanie, ale też jakby może widzowie chcieliby to wiedzieć, bo ja z tego co obserwuję, najsłabsze kukurydze jakby są, powiedzmy, na najsłabszych glebach, gdzie tam rósł, tam im najwięcej dał w kość. I jakie ja mam obawy, no bo ty wspomniałeś przed chwilą o krótkich międzywęźlach.
że na przykład w przypadku braku ciepła ona, załóżmy, w lipcu już będzie chciała wrzucić wiechę i ona już może wrzucać przy takiej wysokości tą wiechę, tak? Mogą być na kukurydzy niskie niestety, nie? To znaczy kukurydza to jest tak fajna roślina, że ona nas zadziwi. Wiele razy wydawałoby się, że nie nadrobi. Jeżeli będą teraz ciepłe noce, a jest duża szansa, że tak będzie, to ona naprawdę to nadrobi i wysokością urośnie nam jeszcze na naprawdę fajną i wysoką kukurydzę. Słuchajcie, tutaj wykopaliśmy jedną kukurydzę. Odmiany nie wiemy, musielibyśmy na koniec polać, później zobaczymy może. Tak, tak wygląda na chwilę obecną kukurydza u Krzysztofa. Oczywiście nie w każdej części pola jest taka ładna, bo są miejsca, gdzie wchodzi bardziej mozaikowata, słaba gleba i jest niższa. Troszkę niższa. Ale tak. do czego zmierzam? Chciałem wam pokazać, bo jest bardzo dużo pytań odnośnie liczenia liści w kukurydzy. Niektórzy twierdzą, że dwóch pierwszych liści nie liczymy, inni twierdzą, że liczymy wszystkie liście. Kukurydza jest rośliną jednoliścienną i tak naprawdę liczymy wszystkie liści. Nie ma czegoś takiego jak liścienie kukurydzy. I teraz tak, jak się za to zabrać? Jak patrzeć, czy tak naprawdę poprawnie liczymy liście kukurydzy? Pierwszy liść kukurydzy, który nam się pojawia, jest zawsze półokrągły. Tutaj on już troszeczkę jest schorowany, ale widzimy, że jest półokrągły. Jeszcze sobie zobaczymy na innych roślinach, więc pierwszy liść, pamiętajcie, zawsze jest półokrągły. Jeżeli tego liścia nie ma, to znaczy, że roślina go zredukowała i musimy dodać chociaż jeden liść do rośliny, która już jest. I teraz tak, ten pierwszy liść jest, można nazwać to tak zwanym bezpiecznikiem. Fajnie, kiedy roślina ma ten liść zielony i ładny jak najdłużej. Oczywiście, kiedy są jakieś złe warunki, niekorzystne, kiedy mieliśmy w tym roku, było bardzo zimno, niestety roślina go redukuje. Więc to jest tak zwany bezpiecznik. I zaczynamy zawsze od tego liścia, który jest pierwszy półokrągły. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak naprawdę tu już mamy, już nam się pojawia ósmy liść. Więc tak jak powiedziałem wam wcześniej, taką kukurydzę, nawet większą, spokojnie Lumisem możemy sobie pryskać. Nawet pryskałem większą, sporo większą i też nic się nie działo. Aha. Bardzo bezpieczny środek łagodny dla kukurydzy. Faktycznie w tym roku w wielu miejscach, nawet czasami na jednym polu, były miejsca, gdzie te przymrozki dotknęły tej kukurydzy. Te liście nam pomarzły. I teraz tak, jeżeli faktycznie ta kukurydza zmarznie nam do tego czwartego liścia, to nic się z nią nie dzieje. Ewentualnie będzie miała o te 2-3 liście mniej, bo wiadomo, że tego już nie odbuduje. Bo do tego czwartego liścia tak naprawdę ma schowany ten stożek wzrostu pod ziemią. Jest bezpieczna, nic jej nie grozi. Więc, a faktycznie przymrozki były i wiele plantacji niestety w tym roku zmarzło. Co też było, bardzo dużo telefonów, zapytań o to, co robić, czy przysiewać, czy czekać. Oczywiście nie miałem telefonu, nie spotkałem się, żeby komuś zmarzła kukurydza w takiej fazie, żeby była w tym roku do przesiania. Co prawda, no nie chcemy, żeby nam ta roślina marzła, bo chcemy, żeby się rozwijała jak najlepiej, wykorzystywała promienie słoneczne i te składniki, które w ziemi są. No, ale rok jest specyficzny, maj jest wyjątkowo zimny. Z tego, co oglądaliśmy jakieś wyniki, to chyba od 29 lat to jest najchłodniejszy maj. Ja powiedziałem o 30 czy o 30 kilku najchłodniejszy. No, 29 lat, więc można sobie wyobrazić, jak było chłodno. Zresztą w ciągu dnia możemy założyć koszulkę, a wieczorem niestety musi być kurtka, a wiatry są przede wszystkim chłodne. I teraz słuchajcie, ta kukurydza już tutaj ma tak naprawdę ósmy liść. Już nawet widzimy tego, może tego nie zobaczycie. Do szóstego liścia kukurydza ma tak naprawdę... Tutaj do szóstego liścia kukurydza ma tak w cudzysłowie nalot woskowy. To jest naturalna ochrona przed herbicydami. Niektórzy mówią, że jest wodoodporna, bo nawet kropla do szóstego liścia, jak się nam pojawi kropla wody na liściu, to ona spłynie. W tej chwili już zaczyna się pojawiać, w cudzysłowie oczywiście, dość sporo takich drobnych haczyków na tych liściach, które powodują, że jest lepsza przyczepność nawet środka, którego stosujemy, czyli odżywek, które stosujemy, lepiej się to wchłania. Więc do szóstego liścia, w cudzysłowie, kukurydza ma taki nalot woskowy, po szóstym liściu tego nalotu już nie ma. Więc starajmy się, żeby te właśnie zabiegi herbicydowe, które wykonujemy, żeby zrobić to maksymalnie do tego szóstego liścia, kiedy ta kukurydza w cudzysłowie już jest jeszcze tak w cudzysłowie wodoodporna i ma ten nalot woskowy na sobie. A tutaj na tej plantacji, tak jak widzimy, Krzysztof pokaże, no kukurydza naprawdę jak na ten rok wygląda bardzo ładnie.
Tak jak tutaj też widzimy, bardzo dobrze rozwinięte korzenie przybyszowe, a to też dzięki temu, że była zachowana odpowiednia głębokość. Tutaj widzimy korzenie zarodkowe, też zdrowe, czyste, bardzo ładne, więc no rośliny zdrowe, teraz tylko ciepła i nic więcej nie potrzeba. O samych odmianach, słuchajcie, to już będzie problem w kolejnym vlogu gdzieś tam bardziej. Myślę, bo, że tak. Bo na ten moment jeszcze nie ma jakichś widocznych różnic, chociaż są poznaczone i wiemy gdzie które. Może jakieś minimalne różnice są też w wysokości roślin, ale to też wynika, gdzie chłodniej na polu i tak dalej, więc na razie to będzie jakby niemiarodajne, mi się wydaje, jeśli się Tomek ze mną zgodzisz. Oczywiście, że tak. Ale tak jak powiedziałem, teraz będziemy się spotykać częściej na kukurydzy, bo będzie już co pokazać. Będzie pokazać, jak te poletka rosną, pokażemy wam, jak zginęły chwasty po naszym oprysku tutaj. No oczywiście nie chwast, no bo rzepa nie jest chwastem, no ale w tym momencie jest agrofagiem, no i nam, nie agrofagiem, agrofagiem, który nam tutaj, że powiedzmy, przeszkadza w tym momencie, więc no tak jak mówię, ale no miejmy nadzieję, że nie będzie padać codziennie, zbierzemy i lucernę i tej wody starczy dla kukurydzy i na to właśnie liczymy, mordy. Także trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Zobaczcie, jesteśmy na polu następnego dnia. To jest jedno z pól, które pierwsze pryskałem i chciałem wam pokazać, jak już sobie jednoliścienne przyżółkły. To było pole pierwsze pryskane kilka dni temu. Zobaczcie, tak już chwasty wyglądają po naszym zabiegu. A my idziemy zobaczyć. Zobaczcie, tu jest belica. Tydzień temu dostała strzała, naprawdę ciężki chwast do zlikwidowania. Też usycha. Jest jej dużo, jest jej kilka, tak? Ale uważam, że też zdechnie. A, zobaczcie. Krzywy tam gdzieś na brzegu. O, flaszka leży pusta jakaś.